Jak się pozbyć malinek? Jak zrobić malinkę? Nie będę tłumaczyła. Skupię się tutaj bardziej na aspekcie, kiedy już po fakcie zorientujemy się, że jednak nam nie pasuje do naszego imidżu, do naszego looku, bo taka ze mnie blogerka modowa. Oczywiście najprościej byłoby nie robić tego typu czynności, ale kto by się tam przejmował? Jak coś, inspirowałam się, chociaż może to za lekkie słowo, ściągnęłam toczka w toczkę z portalu poradnikzdrowie.pl. Już mnie nie posądzicie o plagiat. Jeśli macie korektor, gol, wysoki szalik, co do tej pory roku zupełnie nie będzie wyglądać jakkolwiek podejrzanie, weźcie go, przyda Wam się. Korektor powinien być jaśniejszy z tego względu, że skóra szyi jest o wiele jaśniejsza niż skóra twarzy. Teraz już wiem, dlaczego zawsze mam kurwa takie odcięcie na ryju. Nawet jeżeli jesteśmy dumni z ukończenia partnera, powinniśmy zakryć szalikiem malinkę, ponieważ wystawienie malinki na działanie promieni słonecznych może mieć na tyle negatywny skutek, że zostanie stałe przebarwienie. Domowe sposoby na pozbycie się malinki. Witamina K, suplementuj witaminę K zarówno doustnie, jak i w formie maści. Koszt do 5 dyszek, tak wiem, to są 3 paczki petów bądź 9 litrów benzyny w Polsce. Schłodzić ją. Kostki lodu, zimny pomidor czy zimne piwko całkowicie zdadzą test. Ważne, żeby owy obiekt zawinąć szmatkę, skarpetkę, cokolwiek, żeby nie doszło do odmrożenia. Jedyna czysta skieta, jaką mam... ale zimne. Podskórne krwawienie szybciej się zakończy. Wcierać w rozpustnicę, mam tutaj na myśli malinkę, nie osobę, olejek miętowy 2-3 razy dziennie. Ważne, żeby nie przesadzić, ponieważ może dojść do uszkodzenia skóry. Olejek miętowy poprawia krążenie krwi. Wykorzystać aloes. Jak słyszę aloes, kojarzy mi się tylko i wyłącznie z tym pićku z żabki. Na pewno kojarzycie jakim. Jednak nie o nim teraz mowa. Jeżeli hodujesz ową roślinę, możesz uciąć kawałek, przyłożyć sobie do wessanego mięsa. Takiego mięsa. Miejsca. Działa kojąco i przeciwzapalnie. Wykorzystać skórkę od banana, a mianowicie zjedz banana i przyłóż sobie skórkę w wessane miejsce na pół godziny. Nie rozgrzewaj skóry, może to zwiększyć całkowicie rozmiar krwiaka. Uwaga, co ciekawe, dosyć zdziwiłam się, kiedy przeczytałam tą informację, co ciekawe, jest potwierdzona. Malinki nie są rakotwórcze, mi zawsze wmawiano coś innego. Jednak to nie oznacza, że nie może być niebezpieczna. Wręcz przeciwnie, może być niebezpieczna, ponieważ nie ukrywajmy, jest to uszkodzenie naczyń krwionośnych i tkanek. Zwłaszcza osoby z miażdżycą nie powinny sobie pozwalać robić malinek. A teraz mój ulubiony sposób. Zawsze można w danym miejscu nakleić sobie plaster i udawać poszkodowanego. Mówiąc słowa, gdybyście widzieli tamtych. Oni skończyli na ojomie. Po nich został sam kciuk. Jeżeli malinka jest już dosyć dłużej na naszym ciele, mam tutaj na myśli 2-3 dni, można zacząć robić ciepłe okłady. Słyszałam również, że okłady cytryny mogą sporo pomóc. Zweryfikujcie. Oraz pocieranie monetą, szczotką, żeby przysłowiowo rozbić krwiaka. Zapraszam na moje social media, które większość Was w chuju interesują, a mianowicie Instagrama, Snapchata, grupka na Facebooku oraz wszystkie inne moje sociale macie w opisie. Buziaczki.